Otwieram sesję Rady Gminy. Witam Radę Gminy, witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam panie obsługujące sesję. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności w obradach bierze udział 14 radnych, nieobecna jedna. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podjęcie uchwał. Uchwała numer 1, oznaczona literką A. Proszę bardzo panią skarbnik. Witam Wysoką Radę, szanowne panie radne, panów radnych. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-37. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2037, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dochody zwiększa się o kwotę 77 173,40 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 77 173,40 zł. Przychody budżetu ogółem to 3 204 776,82 zł. Rozchody budżetu ogółem to 227 902 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 39 216 223 złote 98 groszy. Wydatki budżetu po zmianach to 42 193 089 złote 80 groszy. Konieczne zmiany w załączniku nr 2. Stan budżetu po zmianach. Plan dochodów budżetu 39 216 223 złote 98 groszy. Plan wydatków budżetu to 42 193 098 zł 80 groszy. Deficyt wynosi 2 976 1874 zł 82 grosze. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Łudzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo panią skarbnik. Uchwała numer 2. Uchwała Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2023 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. W uchwale Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2023 rok dokonuje się zmian.
zmienia się plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zmienia się plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 77 173,40 zł w dziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na za korzystanie ze środowiska o kwotę 77 173,40 zł. Wydatki budżetu zwiększenia dokonuje się głównie w działach. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 77 173 złote 40 groszy. Dochody budżetu po zmianach to 39 216 223 złote 98 groszy. Wydatki budżetu po zmianach to 42 193 000 98 zł 80 groszy. Wyżej wymienione wielkości dochodów i wydatków obejmują zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami wójta wydanymi w okresie od ostatniej uchwały ustalającej budżet oraz zawierające zmiany wynikające z niniejszej uchwały. Wynik budżetu po zmianach to 2 976 874 złote 82 grosze. Do załącznika nr 3 wprowadza się zmianę. Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII wieku pod wezwaniem Michała Archanioła w Sokolinie, renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Bożej oraz Michała Archanioła o kwotę 430 tysięcy. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Kto jest za przyjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Łudzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wisława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Wysokiej Radzie. Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę bardzo Panią Sekretarz. Wysoka Rado, ostatnia uchwała przygotowana na dzisiejsze posiedzenie to jest ta uchwała z poprzedniej sesji, która była wykonana, wycofana. Dotyczy ona dotacji celowej dla parafii w Sokolinie. Odczytam treść uchwały. Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej dla parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sokolinie na realizację inwestycji pod nazwą Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII wieku pod nazwą Michała Archanioła w Sokolinie, renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i świętego Michała Archanioła stojących przed świątynią. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie zabytków oraz paragrafu 8 uchwały Rady Gminy w Czarnocinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się dotacji celowej dla parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Sokolinie na realizację zadania ujętego w wieloletniej prognozie finansowej gminy Czarnocin pod nazwą
Konserwacja barokowego wyposażenia kościoła z XVII wieku pod wezwaniem Michała Archanioła w Sokolinie, renesansowej chrzcielnicy, neobarokowych ławek oraz kamiennych figur Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia i świętego Michała Archanioła stojących przed świątynią w wysokości 430 tysięcy złotych. Punkt drugi. Dotacja celowa zostanie udzielona w 2024 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy w Czarnocinie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w urzędzie ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnocinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czarnocinie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję Pani Sekretarz. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za podjęciem uchwały? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Łudzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo, Pani Sekretarz. Sprawy różne, proszę bardzo. Jeżeli nie ma, w związku wyczerpanie się porządku obrad, dziękuję radnym, dziękuję Pani Sekretarz, dziękuję Pani Skarbnik, dziękuję Paniom obsługującym sesję. Zamykam obrady.